Rozpoczynamy wielki finał turnieju Tastes TV Showdown. W górnym prawym rogu na czerwono Mikołaj Elazar Ogonowski, zawodnik Team Liquid, grający tutaj frakcją Infernali. Już idzie Hexenem i idzie też jednym Impem na mapę. Ciekawe, ciekawe. W dolnym lewym rogu oczywiście Probe z Australii, tak, gra z Celestialami. No i to jest niespodziewany finał, bo bez Koreańczyka. Ze mną komentuje oczywiście Aurail. Witamy. Witam serdecznie i co można już zauważyć, że nie ma zagranego Collection Array, jest zagrany za to Production Chamber ze strony Proba, czyli zagrał bardzo defensywnie, można powiedzieć. Ale zobaczę drugiego Prizma, spodziewał się Tureta. Tak, tak, zaczął grać Prizmy. Jak już kiedyś wspominałem, granie Prizmu jest dużo bardziej bezpieczne i bardziej efektywne niż granie Collection Array. Dokładnie. Trochę polepsza ekonomia, ale nie ma tego ryzyka, że zainwestowałeś dużo w drugą bazę, czy tam w ten drugi Collection Array. I oj, tutaj jeszcze jest Prizm na mapie ustawiony, kurczę, ładnie. Czyli ma trzy Prizmy w zasadzie w tym momencie Probe, no dużo. Tak, i ten Prizm nie jest praktycznie zdatny do zdjęcia go, bo musisz mieć wizję ze skula. To jest ten high ground, na który nie da się wejść. Tak, to jest problematyczna sprawa, mapa też niełatwa. Przypominam, że to jest oczywiście do trzech wygranych, także to może być szybki finał. No i Elazar próbuje złapać Argenta i może mu się uda. Powinien teraz chyba wycofać jednego Finda, żeby tego samego jednego nie mógł... A, nie, ej, dobrze jest. Ale kurczę, on nie dobił czaszką tego Argenta, więc nie ma dodatkowego Finda. To chyba był błąd Elazara, że to zrobił w ten sposób. Ale dobra, to może też będzie jakieś połączenie na szybkości. Jest powerbank. No nie zrobi tutaj chyba Elazar za wiele. No i Probe dolatuje swoim głównym budynkiem. No tak dziwnie działa, że główny budynek daje zasilanie dookoła i dzięki temu tutaj już może Probe robić swoje budynki. Może robić budynki w zasadzie w dowolnym miejscu na mapie, w dowolnej chwili. Niezależnie gdzie ma robotników, gdzie ma cokolwiek. Po prostu zrzucasz sobie z nieba, tam gdzie masz zasilanie. No i właśnie tutaj z nieba daje zasilanie główny budynek Probe'a. Już doleciał do Elazara. W zasadzie taki bardzo szybki ofensywny build. Elazar już zniszczył pierwszą wieżyczkę rywala. To jest chyba tak, niezły start. Zgadza się. Jest to bardzo dobre. Tylko nadal jesteśmy w bardzo złej pozycji jako Elazar. Bo nie zrobiliśmy impem nic. Nie zdaliśmy jakichkolwiek obrażeń za pomocą tego naszego workera, który miał się przetworzyć w Tureta. I jesteśmy w sytuacji defensywnej. Tak, ciężko, ciężko. Nie ma idealnego początku na pewno Elazar, ale jeszcze powalczy tutaj. No na pewno walczy na szraudzie, więc jego te białe zdrowie się regeneruje, gdy stoi na tej, no dla mnie to trochę szarej chmurze. Próbuje złapać posiłki przeciwnika. No tak, jeżeli odetnie dopływ Argentów, to byłaby na pewno świetna sprawa. Oj, chyba brud się już tutaj. Tak, niestety ten wojownik Elazara. Ojej, się przekręcił Elazar, źle kliknął, na wieżę zamiast za wieżę. Tak, to był błąd. I stracił jednostkę. Ciężki ten start, nie perspektywiczny na pewno. Tak, tak. No Elazara zadanie to jak już w jednej grze musi przeżyć do Hellbornów. Kurczę, no tak, była taka jedna mapa, tak jak mówisz, gdzie Hellborny, czyli odpowiednik katapult, zagrał Elazar, jakoś sobie radził, ale czy on tutaj dożyje w ogóle, czy on ma szansę, bo wtedy fajnie te wszystkie wieżyczki Elazara działały, tutaj, no nie wiem, czy będzie aż tyle czasu, no ale nie ma wyjścia, no musi iść w tym kierunku, już ulepsza swojego szrajna, a nie, to było teleport Hexena. Jakaś dzika animacja, jest Czacha, no ale Czacha zniszczona, wieżyczka zniszczona, nie, no nie widzę tego osobiście. Nie ma szans wygrać tej mapy. Ajajaj, no w finale stawka jest niemała. $2500 za pierwsze miejsce, za drugie 1500. Elazar na swojej drodze fajnie pokona wielu znakomitych zawodników, ale na razie pierwsza mapa idzie na konto Proba. GG. GG. I zaczynamy już drugą mapę finału. W dolnym prawym rogu pojawił się Probe, w górnym prawym Elazar. Elazar idzie szczęśliwie w kierunku, w którym no jest jego przeciwnik. Wysyła teraz tę czaszkę Hexenem, żeby ustalić właśnie, gdzie jest przeciwnik, bo jeżeli nie jest w dolnym prawym, to znaczy, że jest w dolnym lewym rogu. Względem Elazara Probe nie może się pojawić w górnym lewym rogu i dlatego tam żaden zwiadowca Polaka się nie pojawi. Tak działa ta mapa. Szuka, biega i znalazł. I co teraz? No to jest pytanie.
Bardzo, kurczę, szybki pojedynek niestety może być, skoro grają tylko do trzech wygranych. Ale zobaczymy. Dobra. Eksen się z Vanguardem leciutynko obija. Czacha wysłana. Argent. No jeszcze chwileczkę może tutaj się wymieniać, ale pewnie zaraz się wycofa. Oho! Tak, jeszcze przypomnijmy, że jeden worker, który został wysłany, już wrócił do swojej bazy. W momencie, gdy zobaczył, że jest grany Creation Chamber i że laser jest raz jeszcze olinowany przez Proba. No, podobna taktyka ze strony australijskiego zawodnika. Widzę, że on tutaj nie ma żadnych skrupułów, po prostu ciśnie. O, niesamowite, nie? Że ten budynek zaczął atakować nie Bruta, oj, czyli jednostkę lasera, tylko tego kampa tam na dole. Śmieszne, ale to nie znaczy, że jest jakoś super dla lasera. Tutaj Prism zbiera z innej lokalizacji też. O. Dobra. Progresuj, oczywiście Probe będzie dostawiać kolejne budynki, między innymi te powerbanki, które dają energię Argentom, wojownikom Proba. Wtedy oni mają większy atak, jeżeli mają energię, więc ta regeneracja jest bardzo, bardzo wymagana. No i tak będzie atakował niestety. No, laser może jeszcze coś tutaj... Nie, to już nie ma co atakować, bo... Budynek Proba zaczyna atakować, jak on szybko to robi, nie? On już jest pod bazą lasera. Jak prędko, to może być bardzo szybki finał z tego, co widzę. Laser oczywiście walczy z tym Linknode'em. Jeżeli go zniszczy, no to pozbędzie się problemu. Ta wieżyczka zaraz się przepoczwarzy w taką, która może atakować. No i na razie spokój. Laser robi też swoje shroudstone. Chyba myśli o pójściu właśnie w te Hellborny. Tak, jednocześnie robi dwa shroudstone, czyli turety. Się w głównej bazie, aby móc się bronić i dążyć do tak zwanych Hellbornów. O, Argent tutaj jest zablokowany w bazie pierwszej Proba. Jest po prostu, nie ma jak wyjść, bo go budynki blokują. Piękna sprawa. Tak, tak. Szczęśliwie dla Lasera. Laser widzę na minimapie, że biega Findem i sprawdza, czy drugą bazę postawił Prob. No i ma już tę świadomość, że nie, czyli w zasadzie wszystko jest tutaj inwestowane w atak, jeżeli chodzi o Proba. Chociaż w sumie no wszystko też ciężko sprawdzić. Ale może po liczbach już się domyśli Mikołaj. Może faktycznie jest problem. Ten jeden Archen. Cały czas nie może zejść. No już ciężka sprawa. Stara się zejść, ale nie może. Jakiś mało aktywny prop jest. Tak, bardzo mało aktywny. I chyba będzie wracał już do grania z powrotem makro. Ciekawe. I robi laser właśnie ulepszenie swojego shrine'a do tieru drugiego, który pozwoli na budowanie Hellbornów. I właśnie zostało ukończone. Tak, ciężka wspinaczka przed laserem. O, Prisma jakiegoś drugiego sobie prop dodał, z tego co widzieliśmy. Tak, tak. No do Hellborna jeszcze daleka sprawa tutaj. Ile on teraz? 225 na 150? Czy... Tak, tak, tak. Okay. Czyli jak będzie mieć 225 Luminite i 150 Tyrium, to laser zrobi jednostkę, która tutaj będzie świetna w tej obronie. Pytanie, czy po prostu prop nie wysunie się na prowadzenie, mając lepszą ekonomię. Na razie wiele na to wskazuje. A on stawia bazę dosłownie w bazie lasera, tylko tam na dół, powiedzmy na godzinie trzeciej. Tak, by było blisko do Arkshipa. Od Arkshipa. Mocna rzecz. O, wieżyczka jest atakowana. Czachę wysyła laser. Laser jeszcze na supply bloku widzę. Przez jeszcze chwilę. Trochę i będzie mógł postawić swoją Hellborna. Tylko supply block go blokuje. I... Hellborn? Czekamy, aż tam laser się wybudzi. Ej, no jestem przekonany, że ten Hellborn kosztuje jakieś 225 Ethereum. Ale... Bo tyle chyba zniknęło, chyba że coś mi się zagapiło. Ale dobra. Ubyło mu bardzo dużo tego Ethereum. Dobra, zobaczmy, czy to coś odmieni. Czy będzie lepiej, czy będzie poprawa, bo na razie... No podchodzi laser oczywiście. Tak, podchodzi i będzie starał się niszczyć te baterie, niszczyć i obijać jednostki Proba. I koniec końców liczba Hellbornów będzie rosła, przekładając się na wypchnięcie Proba z lasera głównej bazy.
Dobra. Dobry turret postawiony z umiejętności za animus. Tak, że ten progresuje na zero. O, Magmadona też sobie jednego tutaj kupił, Polak. Na razie ma jakościową kompozycję, zwłaszcza względem tego, co ma Probe. Ciekawe, jak tam Probe z ewolucją, z technologią. Na razie niewiele dostawia. Coś się tworzy w jego pierwszej bazie. O nie, 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 nie. Elazar stracił Hellborna. To się absolutnie wydarzyć nie mogło. Tak, to była bardzo drogocenna jednostka. O Jezu, jaki fatalny błąd. No zagapił się, nie wiem jak to się stało, tak, ale... Tak, no jego jednostki wypchnęły Hellborna naprzód niestety. To był zajęty klikanie chyba w inne miejsce. Tak, on chyba tego Magmadona gdzieś tam wysłał, czy nie wiem co się stało z tym Magmadonem. Tak. No jest kolejny Hellborn. O, jestem wspomniany Magmadon, on teraz próbuje zrobić kontrę na wrogą ekonomię. No może, może, może. To jest dobry kierunek, ale no nie wolno tych drogocennych jednostek tracić, zwłaszcza będąc do tyłu ekonomicznie. Znowu Hellborn obity, ale jego białe zdrowie się będzie sukcesywnie regenerować. To są tarapaty Elazera. A jednocześnie Elazer założył bazę u góry. Aha. O godzinie drugiej. No kurczę, ten Magmadon jak na szybko został wybudowany i od razu zaczął tuptać, więc osłabił istotnie Proba. Fajna zagrywka, tak, Mikołaja. Tak, bardzo dobra zagrywka ze strony naszego polskiego Infernala. Niby fajnie, ale na przykład z tej strony widzimy, że chyba Argent, teraz ten zablokowany w bazie Argent, będzie w stanie pomóc. No bo i kombinują. Teraz jeszcze użyty laser w naturalu. Proba i będzie odpychany Magmadon, ale jeżeli ten lasery się skończą, to już skończą się lasery na dobrą minutę dla Proba. Niełatwo, tutaj budynek, który odblokowuje możliwość robienia Kree, chyba Guardian Nexus on się nazywał, więc Probe w końcu coś innego niż Argenty zacznie budować z jednostek takich, no, stricte walczących. Tak, zgadza się. U Hellborny są dosyć mocno wysunięte. Niby tak, ale laser balansuje na krawędzi ich życia dość dobrze. I Magmadon ma kolejne podejście do wejścia do naturala. No próbuję, widać, że próbuję, Mikołaj. Troszkę go tam męczy, ale też bez przesady. Była to bardzo dobra saturacja, bo już praktycznie pełna, pełna dla Elazera. Co dalej? Czy więcej tych Hellbornów? Czy 4, czy 5, czy 6, czy może ta trójka już wystarczy do końca? Może i żyje. Zaopatrzenie też wygląda w zasadzie to lepiej dla Lazera, bo zgodnie z tym, co wcześniej tłumaczyłeś, co mówiłeś, no to Celestial, czyli frakcja, która gra Probe, no powinna mieć trochę więcej, tak, a nie ma. Powinno mieć. Doskonale. Dobra salwa od tych Hellbornów. I tak powolutku, jak nie jednostki, to budynki przeciwnika tutaj laser będzie zaczepiać. Widzimy, że Magmadon się finalnie nie przebił. Tak, nie udało mu się. Laser go zjadł. Kolejny rozwój lasera to Hellforge. Piekielna kuźnia. Tak, to będzie skutkować ulepszeniem dla Hellbornów, czyli zwiększenie ich obrażeń o 18 punktów zdrowia. No brzmi nieźle, brzmi mocno. Czai się cały czas pod bazą Polaka.
Australijczyk. Niewiele z tego wynika, szczerze mówiąc. No teoretycznie w coś tam innego przechodzi. O, i teraz Prismy zostały wysłane, żeby eksploatować złoża Tyrion. No chyba Telazar go przeczekał, wybronił się. Także szanuję i w sumie brawo. Oj, ale teraz Kree się pojawili, więc trzeba może dodatkowo, że Lazar sztuptać zaczął swoimi magmadonami, chyba w strachu i w stresie, że zaraz zaatakują go Kree. Ale nic takiego się nie dzieje. To jest dosyć niebezpieczna pozycja, bo te Hellborny nie mają za bardzo gdzie kajtować. Przez swoją pozycjonowanie budynku nie ma miejsca do ucieczki. Dobrze to wygląda. Oby tak dalej Lazar, oby tak rósł jak na drożdżach, a jego rywal niekoniecznie. Tak, jest już 120 supply do 54. No fantastycznie, wygląda jakby probe dosłownie się zatrzymał i nie miał jakiegoś kolejnego pomysłu. No ale dobra, przecież robi Legion Hall. Co w tym Legion Hall? O, ale chwila, może będzie walka. Czyżby teraz się probe zagapił? Może leciutko oberwał. O, jak to Hellbor. I tutaj jest ich szóstka już, no to jest potężna liczba. Tak, tak. No fantastycznie. Przy 8 one-shotują Argenta. Kurczę. Nie no, to w ogóle nie ma o czym opowiadać. Pytanie, co w tym Legion Hall się ma wytworzyć, tam jest robione... Serafin jest robiony, tak. Oho, 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 to są te jednostki, z którymi Lazar bym miał problem, jak grał na partinga. Tak, tylko Serafinu musi być naprawdę wiele, żeby one cokolwiek zrobiły. Może będzie używał ich do niszczenia creep campów? Jedynie to mi przychodzi do głowy, aby zdobyć jakieś fundusze na budowanie ekspansji. Ale do tego czasu nasz polski zawodnik wypchnie proba ze swojego maina i po prostu pójdzie zabić Celestiala. Oby miał tutaj właśnie takie pewne, sprawdzone rozwiązanie. Co mnie cieszy bardzo, to jeszcze to, że teraz te Hellborny jak idą, no to przecież dojdą w końcu do Legion Hall, czyli budynku, który właśnie tutaj buduje te Serafiny. I to jest na pewno pozytywny element taktyki Polaka i to bardzo pozytywne. No i pozamiatane, brawo. Polska górą, dobrze. Wytrzymał tę presję, wytrzymał to napięcie. Elazer, tak, prób. Doskonale. Prób się po prostu poddał, bo zobaczył, że kurczę, jakoś mało tego. Dobra, no trochę się bałem, szczerze mówiąc, cały czas, ale jak już limit Elazera przekroczył tak o 20, zaopatrzenie proba to już w miarę była to pewna rozgrywka. Good job. A, dobra. Kolejna mapka oczywiście, jest remis, także to bardzo cieszy. Polak w górnym prawym rogu i Australijczyk w dolnym lewym. Zaczyna znowu od Creation Chamber, czyli po raz kolejny. Po raz kolejny mamy otwarcie proba, w którym to nie ryzykuje. A po raz kolejny Lazar idzie impem na mapę, nie? Ciekawe, czy on tak, cały czas czeka. No bo w niej rozgrywce zawrócił impem w momencie, gdy czaszka zobaczyła Evolution Chamber. Przepraszam, Production Chamber. Creation Chamber. Nawet. Creation Chamber. No, jest. Komora kreacji. Nazwy nie są łatwe, ale z czasem będziemy je tam pewnie zapamiętywać. Dobrze. No i Czacha leci, leci, leci. Zaraz się Elazer co nieco dowie. Asekuracyjnie robi Kanadrasza, gdyby była taka potrzeba. No i dobra, wiadomo, że Argent, no i trzy prizmy łącznie, posiada probe. Tak, probe zdecydował się na granie prizmą, bo w grze na Elazera zauważył, że Elazer lubi po prostu zrobić taką midfarm jak tutaj, zrobić tureta, po prostu bezpiecznie grać prizmy, które możesz rozstawić w każdym miejscu na mapie, bo pamiętaj, one przyspieszają do 300% po określonym czasie. Tak, prizmy wbrew pozorom potrafią te dystanse całkiem szybko przemierzać. No i widzimy, że Argenty proba gdzieś idą, może na lekką presję. Lazar spokojnie, najpierw Iron Vault, teraz Conclave i będzie mieć troszeczkę jednostek do potencjalnej walki. A, finał jest, że w zasadzie jak wygra Best of 5, to jest jeszcze dodatkowy BO3, naprawdę jest taka szansa? To nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jakie tam zasady na wymyślali jeszcze. A na razie walka, jak widać, o te creepy tutaj. Teraz zrobi na razie wszystko. Nie uk... O, okej. Okay. Czyli po prostu probe ciśnie, probe atakuje.
Tak, postawię w tym miejscu co Parting Creation Chamber. No i to nie dobrze. Będzie pompował Archenty. No, Nercia może jeszcze nie wiedzieć, że jest atakowany, właśnie to jest ten problem. Laser, tak, tak. A i widzimy, jak będzie produkowany zaraz budynek do wydobywania Luminatu Collection Ray. Ale zdecydował się zaatakować Collection Array w głównej bazie Proba, ale został użyty laser i zmusił do wycofania Findów. O kurczę, kurczę. Jak ten format faktycznie taki będzie? On nie jest dla nas taki, znaczy niby jest jasny, ale nie jest jasny. No dobra. No w każdym razie jak Razer póki co wygrał te poprzednie mapy, na pewno dobrze. Bądźmy dobry i myślę, że nie będzie miał jakiegoś mega ciężkiego wyczynu przed sobą. Jak widzimy, baza, próba dolatuje, no i zaraz będzie się musiał mierzyć z ofensywą. Ale ciekawe, że aż cztery pryzmy, taką jedną. Tak, jeszcze ciekawy sposób, jak zablokował speedcampa, żeby ten prób nie mógł go przejąć. I co teraz widzimy? Znowu był laser odpalony w głównej bazie, zmusił do wycofania te findy. I od lasera jest druga baza. Dobra, czekamy na rozwój. Jeszcze leciutki, no, są argenty, trzeba uważać. Szkoda potencjalnego gaunta. Lekko impy też oberwały, ale to dobre, że te impy oberwały, no bo mają mniej energii. Wojownicy proba, czyli teoretycznie trochę mniej obrażeń. Już tutaj link note, więc w ataku, w ofensywie jest na pewno. Rozwala tę strukturę laser. Trochę niebezpiecznie, trochę nerwowo ten prób już widzę, że szarpie defensywę lasera. Tak, zgadza się i musi być focus fire na tych... No, które tak było, właśnie będzie laser użyty i jest GG. 2-1 dla próba. Coś tutaj ewidentnie poszło nie tak, no nic. 2-1 dla próba już. Ach, te cannon rushe i tym podobne. I zaczynamy. W dolnym lewym rogu Probe z Australii, w górnym prawym Team Liquid Elazer. Polak nie ma tutaj już lekkiego zadania wygrać te dwie mapy z rzędu przynajmniej. Tak, na pewno jest to po raz kolejny. Będzie zagrywka ze strony Probe, gdzie gra Creation Chamber first. I do tego dwa prizmy. Ciężkie rzeczy, ciężkie. Jak widzimy, znowu z tym impem kombinuje laser. Tak, i raz jeszcze laser widzi w tym momencie Creation Chamber, czy zawróci tego workera. Nie robi tego, użyje chyba tego workera do zniszczenia drzewek. Albo i nie. Dobra, Hexena jak widać przychodzi. No nie wiem, co daje laser, szczerze mówiąc. A, pewnie chciał wymusić aktywację tak tego działka na budynku Proba. Powiedzmy, że to się udało. Tutaj kolejna komóra kreacji jest zrobiona na mapie. Probe leci i robi sobie budynki, którymi za chwilę będzie męczyć Polaka. I jeszcze powerbank wybudował, żeby nie mieć blokady energetycznej. Chociaż teraz ta blokada się pojawia. Chyba błąd, nie? Chyba za szybko użył. Tak, za wcześnie. I coś... to spowoduje, że nie mamy już kolejnego lasera jako prób, ale dla nas to jest bardzo dobre. No i super. To jest ważne, to się przyda. Lazer cały czas próbuje swoimi findami zaczepiać rywala, wymusić aktywację defensywnej umiejętności, tak żeby tutaj na froncie może nie było właśnie za dużo energii. No i tym samym za dużo wieżyczek przeciwnika. On tak może tylko tym Hexenem lekko przepędzać. Chyba na tej mapie będzie tak w miarę stosunkowo łatwo się obronić, przynajmniej w teorii. No i mamy dość
spoko początek, bo mamy już dwa turety praktycznie ukończone, powoli będziemy techować do tiru drugiego, za chwilę zagramy Hellborny, czyli powtórzymy to, co wydarzyło się na drugiej mapie, na Lost Hope. No, ale nadzieja jeszcze oczywiście nie stracona. Trzeba uważać, którą bitwę oczywiście rozpocząć, zacząć z probem. Na pewno nie taką, tak, którą tak, on by wygrał. Na razie wziął na wstrzymanie laser. Pro buduje w trzeciej bazie lasera swój collection array, żeby dobywać już tam zasoby, i laser od razu to wyłapał. Tak, to jest pomocne, że już wie o tym ruchu przeciwnika. Lazar ma całkiem dobry limit. Tak, i w lewy górny róg leci również Morph Core, który laser zauważył za pomocą Finda. Czy jaka ekonomia, jeżeli chodzi o proba. Ta ofensywa to taki pic na wody fotomontaż, bo tak naprawdę tutaj się rozchodzi o to, że on zakłada bardzo dużo baz wydobywczych, a ten atak to chyba takie jest groźnie kiwanie palcem w bucie, czyli nie zrobi obrażeń, ale niech się rywal boi. Tak, tylko pamiętaj, to są mapy rozłożone bardzo daleko od siebie i my jako laser jesteśmy w stanie to harasować za pomocą findów. Wymuszać lasery i biegać z jednej bazy do drugiej. Aż w końcu te lasery się kiedyś skończą. Bo muszą kiedyś się skończyć. No dokładnie. Łącznie masz 3 charge na laserze i każdy odnawia się co 90 sekund. Ale czekaj, laser zmuszony do siedzenia w swojej pierwszej bazie. Nie wychodzi nigdzie. Tutaj findami jeszcze collection array. Tak, jeden laser został aktywowany w lewym górnym rogu, teraz przeszedł do drugiej bazy. I przy naturalu lasera został drugi laser aktywowany. Prob ma energy blocka, przez co nie może użyć trzeciego lasera. Dobrze, tych collection array, tak jak mówiłeś, laser się dowiedział w miarę zawczasu. Teraz creation chamber robi tutaj prob, żeby w razie czego móc świeżo wybudowane jednostki szybko sobie dostarczać do obrony. O, jest tak. Pierwszy Hellborn, dobrze. Doskonale. Od tych jednostek zaczynają się przeważnie dobre obrony lasera. Bardzo ładny snipe ze strony lasera na jednym z argentów poprzez użycie Hellborna. I... żyjemy. W tym momencie będziemy starać się powoli odpychać proba z naszego naturala, ale jest jeden problem z tym. Probe nie olinuje nas, on ekspuje za tym. No dobra. Na razie jest sytuacja względnie opanowana. Właśnie ta baza na godzinie drugiej lasera też będzie sensownie przyspieszona. Wydobył sobie specjalnie drzewa po to, żeby tam zaekspować. No i to już też jest nawet ten budynek, żeby zbierać Tyrion w takim trochę nietypowym miejscu, bo to są miejsca teoretycznie należące do lasera. No i super. Przełamana ta struktura i laser idzie naprzód. No, na razie tak się spieszy powoli. Ale tych collection array trochę mnie niepokoi ich liczba. Względem tego, co ma laser. No i prob ucieka, bo to jedyne, co może zrobić, żeby uratować swoją strukturę. Boże, to przechwycenie Hellbornów. Jeden padł, no i drugi prawie, że na jednego uderzenia dosłownie zabrakło. No tyle dobrego, ale... no nie 4 powinien. HP. Tak. Niestety. Trochę przykry błąd. Ale na poprzedniej mapie też w sumie na szczęście stracił jednego Hellborna. W tej bazie jakieś względne zabezpieczenia posiada Australijczyk. Pytanie, jaki ma plan na dalszą grę, może te właśnie Serafiny. No, aby budować Serafiny, musisz pierw zabrajdować swój Arkshift do drugiego poziomu, więc na razie to nie będzie to. A, probowi się nie spieszy z ulepszeniem.
Tak, zgadza się. Na razie Probe co robi, ekspuje po lewej stronie mapy. Rozkłada swoje Collection Array, swoje prizmy. I dalej buduje bez przerwy Argenty. Do dołożył jeszcze Guardian Nexus, gdzie za chwilę będzie opracowywał ulepszenie do Kree, sprawiające, że się kręcą. Rollout nazywa się ta umiejętność. I pompuje dalej Argenty. W miarę się zabezpiecza. No i teraz trochę niebezpieczna chwila. Magmadon pada i teraz wydają się Hellborny nieco odsłonięte. Laser szybko stawia swojego tureta. I natychmiast bierze go na celownik Probe i zniszczył. Robotnikami też pomaga sobie laser, trochę niepewnie. Jeszcze ten Hellborn z lewej strony, ale Magmadon wchodzi. No musi laser go aktywować, tak też się dzieje. Fajne obrażenia, duże obrażenia zadaje ten Magmadon, ale w końcu i Argenty chyba nim się będą w stanie zająć. Chyba, że go wycofa w porę Mikołaj, ale to nie jest do końca możliwe. O nie, w zasadzie. Bardzo, bardzo mało jednostek ma tutaj laser. Jeszcze na jedno uderzenie Hellborna liczyłem, ale go nie ma. Dużo, trochę za dużo. No nie. Czy to się tak kończy właśnie? Czy to się właśnie skończyło? Laser ma za małe siły. No troszkę lepiej, troszkę precyzyjniej. I te probowe oliny. No ale spada. O, i Kree jeszcze wbiegają. Przecież to jest za silna jednostka. I przykra sprawa, ale nie ma. Nie ma sukcesu Elazera, chociaż w sumie drugie miejsce też bym powiedział, że jest sukcesem. Ale nie tak ogromnym, na jaki wszyscy liczyli. GG. My goodness, Probe, congratulations, man. That was fantastic. How are you feeling? Oh my goodness. I was so worried about the parting series that he lost. Because I was like, I lost to this build every game last night. Mm-hmm. And I didn't try out going prism first, because I knew I might play a laser today. So we were sort of preparing for parting. Yeah. But then I bring out something new, something fresh, some good wall offs, learn on the fly. Oh my god, I'm so hyped. Yeah. No, dude, congratulations. That is an insane victory. And I don't know about if you know the history of your country, but has there ever been an international tournament like this won by an Australian RTS player? Australian RTS player? I don't think so. Maybe not. I don't think so. We had the greats from Australian RTS, Legionnaire, Moonglade, yeah. Pig. Yeah, great players all. Yes. But, got very far. Yeah. But yeah. But they didn't beat Party! No! When you were going into this finals, obviously you have like an edge in the way the bracket is set up because you had not lost a best of five. You were in the winners. Did you think you would win in the first best of five, or were you planning on maybe having to go into that second best of five and try to pull it off there? So I was chatting with the laser about whether or not we play Jagged Maw, because he was obviously going to play Celestials. Yeah. And I thought I'd be kind, do all this sort of good stuff, not pick it in the first best of five. So in the second best of five, I would have picked it. Okay. First best of five, I wanted to see how this new strategy went, tried out a bunch of different maps, and I was pretty happy with how it did. So. I actually have a question about that final game, because it seems to us what happened was like you lost to the Hellborn 1 base, and then we saw you literally, the camera's on you, and you're sitting there thinking after that game. So it looked like you made it look the same, then double expanded because the Hellborns are too slow. Was that completely planned from the beginning? Yeah, completely. Well, depending on his reaction. Yeah. If he starts turning on one base again, yeah, I'm just going to expand, tech up, get the Argent move speed. And then the issue on the four-player map was that I was trapped. Right. If I was able to move away, then he can never move out on the map, because otherwise I just jump on the Hellborn as well. Mm-hmm. So that was the issue I identified in that map. Awesome. Oh, yeah, that was super crisp. We were so confused at first when you were like going for two different bases. We're like, this seems so greedy. But then it makes so much sense when you realize that, yeah, the Hellborns actually take so long to get enough to and not that effectively strong. Push you out. Right. They don't do that much No, damage, like they're right? good at breaking a contain. But then getting out onto the map, they attack too slow, so you can really just jump on top of them. Mm-hmm. So I have a question. When you were playing, or when we saw Parting play against the Laser, it seemed like a Laser's early game was almost Infernal favored. He really had an answer for everything that Parting was trying. And then you came into this series. Had you already mapped out your game plan against the Laser, or were you really expecting to try and workshop everything? Because it felt like from moment one of the Grand Finals, you knew exactly what to do. You were so confident in your maneuvers, and everything went extremely well.
what I was confident in was that going collection array first loses. Yeah. Like, I don't think you can hold it. So, like, that's what I learned yesterday. So I knew I had to come up with something new and fresh, and I had sort of been playing around, and I'd seen a few other people go Prism first. So I knew it's a possibility. And yeah, I was like, well, let's give it a go. All right, man. Well, congratulations. That was pretty incredible. Thank you so much for coming down to this event. Thank you for inviting me. It's been some amazing games. Do you have anything you want to say to your fans that are watching right now? Winning the first live Stormgate event like this ever? I hope I show good games for you guys. I hope you really enjoy Stormgate. I'm really enjoying it. I've spent over like 500 hours now on this game with a full-time job. So you guys can too. It's great. It's going to have a bright future, I think. It's really getting there. So just keep playing Stormgate and support it with me because I'm going to be streaming heaps. Nice. Hell yeah, man. Guys, any closing thoughts before we wrap it up? Great job. Great tournament. It went way past my expectations, the quality of this tournament. It really felt at the very beginning that it might just devolve into something gross. And then everyone kept figuring out awesome different shifts in the metagame and different little tweaks to their build orders. And I tell you, a lot of these games just made me feel good, you know, where you're like, oh, this is some real RTS being played. All right, let's go. Watching the metagame develop literally by the hour. Yeah. It's insane with the pro how gamers quick it happened, right? Was truly something incredible. Mm-hmm. And yeah, I'm in the same boat. This far exceeded my expectations. It was so much fun. Yeah, it's just cool also just to get the wide variety of matchups as well. We didn't mm-hmm. just kind of get stuck with – we got a little bit of the Celestial Mirror for quite a bit there, but like the fact that then the lower bracket ended up going out in the way that it did where we could just get the nice wide range of everything and then mix with all the different strategies getting thrown in just, you know, by every single match or every single game even like in this last series. No, it was just a treat. It was super cool to be able to just see everything develop in a much nicer way. This was fun. We got to do another one of these. Shout-outs to Core A, production team here. They did a great job. And thank you guys for coming down again to this event that we put on here. And shout-outs to Frost Giant for making a great game. And I'm looking forward to the future of Stormgate. That's all the time we have, guys. Again, thank you for joining us. We love you. We'll see you next time. Bye-bye. No dobra, to był koniec i przemowy jeszcze ostatecznej tej Slesa. Gratulacje, no niestety dla Proba, albo stety, za ten występ. No, mimo wszystko, Lazer drugie miejsce, tak jak mówię, też niemała nagroda. Fajnie pocisnął i udało się tutaj ten turniej oczywiście ukończyć. No dobra, ja też tobie oczywiście, Aurel, bardzo dziękuję, że dołączyłeś na transmisję i pomagałeś, tłumaczyłeś, no bo jako tutaj te top 20 rankingowych dużo lepiej miałeś świadomość, co się w ogóle dzieje. Także bardzo dziękuję. Jakby co, masz mikrofon zbutowany? Oczywiście, jak zwykle. Również dziękuję za zaproszenie oraz, że fajnie się kastowało. Może czasem nie odążałem z tempem i myliłem słowa języka polskiego. To się zdarza każdemu. Spokojnie. Tak, miło się spędziło ten czas i mam nadzieję, że widzom również się podobało. Tak jest. Mega, mega dziękuję za mega wsparcie, zwłaszcza też to merytoryczne. No i co? Będziemy kończyć. Ja tutaj się jeszcze oczywiście pożegnam, ale tobie bardzo, bardzo dziękuję i na YouTubie też dzięki za oglądanie.